na tym poziomie takim operacyjnym, decyzyjnym, politycznym kobiet prawie nie ma. Jakby było w Sejmie, gdybyśmy były same? Chyba kompetentnie. Piotr Kaleta, który jest posłem, który czasami wybitnie chamsko potrafi niestety potraktować kobiety. Strefa polityczek. Zapraszam na nowy program w News 24. Anna Lerczak. Dziś moją i Państwa gościnią w strefie polityczek będzie Hanna Gill-Piątek, posłanka, działaczka samorządowa, aktywistka miejska, publicystka. Należy do najbardziej aktywnych posłów i posłanek aktualnego parlamentu. Działa na rzecz praw kobiet, osób LGBTQ+, i eksmitowanych lokatorów. Zapraszam na to spotkanie. Co mobilizuje kobietę do tego, żeby dostać się do miejsca, w którym jest raptem 27% kobiet w Polsce, czyli do parlamentu? Co panią mobilizowało? Chęć i potrzeba zmiany na pewno. Ja szłam do Sejmu z bardzo konkretnymi postulatami. Chciałam, żeby został tutaj usłyszany głos tych, których w tych bitwach politycznych, które obserwujemy w telewizji bardzo często, czasem nie słychać, tak? Znaczy tych ludzi, którzy mają swoje normalne sprawy, normalne życie i nagle państwo, bardzo często niestety bez żadnej wrażliwości, przejeżdża im, dosłownie przejeżdża im przez życie. Przyszłam tutaj po to, żeby pomóc tym, którzy są skrzywdzeni przez system, czyli osobom z niepełnosprawnościami, ich opiekunom, kobietom, tak, które rzeczywiście bardzo długo walczą o swoje prawa w Polsce, a te prawa jeszcze im zostały dodatkowo zabrane niestety w tej dziwnej, trudnej kadencji. Menadżerkami biedy, tak się nazywa to w języku łódzkich socjologów, są właśnie kobiety. Znaczy, badania pokazały, że kobiety są tym, jakby tym jedynym oparciem, często jedynym dochodem, który jakby pozwala rodzinie istnieć, i to one dzielą tym skromnym budżetem, który jest potrzebny. Dlaczego w takim razie nie jesteśmy wystarczająco reprezentowane w parlamencie? Dlaczego nie jest nas przynajmniej połowa? Sporo poprawiły kwoty, na które mówi się parytety, tak? To znaczy to, że w ogóle znalazłyśmy się na listach w jakiejś proporcji, przynajmniej tą jedną trzecią, tak, mamy na listach, no to powoduje, że rzeczywiście kobiety są w polityce widoczne i coraz bardziej widoczne. Natomiast jest ten szklany sufit. Na tym poziomie takim operacyjnym, decyzyjnym, politycznym kobiet prawie nie ma. Znaczy, są sami liderzy też, to widać, prawda? Dlaczego? Dlatego, że... No właśnie, dlaczego? Znaczy, no to jest pytanie, które wszyscy sobie zadajemy. I wszystkie. Wszystkie sobie zadajemy, ale wszyscy też. Znaczy, no są faceci, którzy rzeczywiście widzą bardzo dokładnie korzyści z tego, że kobiety w polityce są, tak? Kobiety wprowadzają, wydaje mi się, taką zdolność innego spojrzenia i współpracy do Sejmu. Znaczy, widzę to, że nawet tak niewielka ilość jak te 27% jest na pewno dla demokracji i dla Sejmu korzystna. No co, no będziemy się bić oczywiście, żeby było nas więcej. To tutaj zachęcam panie i dziewczyny i wszystkie aktywistki, liderki lokalne, obojętnie czy z prawej, czy z lewej, żeby do polityki rzeczywiście szły, tak? Jakby było w parlamencie, jakby były same kobiety, taką, zróbmy sobie seksmisję, jakby to było, o czym byśmy rozmawiały, czy działałoby wszystko tak, jak trzeba? Jakby było w Sejmie, gdybyśmy były same, chyba kompetentniej w ogóle, znaczy bardziej merytorycznie, tak myślę. Panom czasami puszczają nerwy i mam wrażenie, że oni są, no, nie chcę tu mówić źle o kolegach, no ale niektórzy rzeczywiście na takie walki kogutów są bardziej skierowani niż na merytoryczną pracę. Ja myślę, że pewne sprawy miałybyśmy już za sobą, czyli na przykład to, żeby osoby pobierające dodatek pielęgnacyjny mogły zarabiać, tak? Bo to dotyczy nas, kobiet, bardzo często. Te funkcje opiekuńcze w Polsce są podejmowane przez kobiety. Taka praktyczna porada dla kogoś, kto na przykład może do tej pory, dla kobiety, która do tej pory nie bardzo interesowała się polityką i teraz chciałaby się włączyć do
Znaczy, chciałaby coś zmienić. Przede wszystkim jakby znaleźć organizację, ale też partię. Jeżeli macie jakąś strukturę partii, której poglądy wam odpowiadają i którą chciałybyście wesprzeć, to się zgłaszajcie. Mnie właśnie wychowały inne kobiety, które podjęły trud, żeby posadzić taką aktywistkę, która gdzieś tam sobie wzrastała na jakimś osiedlu, żeby ją znaleźć, namówić na to, żeby pojechała na szkolenie polityczne, żeby jej wytłumaczyć, że tak naprawdę wszystko jest polityką. To znaczy w takim sensie nie politykierstwa, tylko że ja mogę na poziomie tego osiedla cały czas wychodzić i protestować, cały czas się bić z tymi panami w garniturach na pisma, ale tak naprawdę ktoś pisze te ustawy, na podstawie których oni mogą nam to zrobić, tak, co robią. I to są na przykład rzeczy przemocowe czy złe. Kłody pod nogi? Zauważyła pani? Ja bym teraz powiedziała do pani po imieniu i to zdrobniale na przykład. Mm-hmm. To jest taka forma jakby poniżania kobiet, takiego miękkiego poniżania kobiet, czy ich upupiania, tak? Ja pamiętam, jak pan poseł Kaleta próbował mnie tak jakby ściąć, kiedy siedzieliśmy w TVP. Piotr Kaleta, który jest posłem, który czasami wybitnie chamsko potrafi niestety potraktować kobiety, chociaż ukrywa to za taką zasłoną rewerencji, tak, takiego dobrego wychowania, zaczął do mnie mówić: Haniu, Haneczko, Hanusiu. No to ja mu: Piotruś, Piotruseczku, Piotrusiu, nie? No i tak sobie porozmawialiśmy. Znaczy, trzeba łapać takie sytuacje i natychmiast je ucinać. No to jest moja rada, bo inaczej ci na głowę wejdą. Kobiety bardzo często w polityce są właśnie w ten sposób deprecjonowane, że mówi się do nich, znaczy, że traktuje się je jak gorsze. Tak? I one się dają traktować jak gorsze. My się dajemy jakby traktować jak kwiatki czy paprotki. I uczulam koleżanki na to. W momencie, kiedy widzisz na konferencji, że zabierasz, że jesteś tylko po to, żeby być jedyną kobietą, bo inaczej nie wypada, i zabierasz głos któreś tam, albo w ogóle nie zabierasz głosu, kiedy na przykład jesteś osobą na jakimś stanowisku, na jakiejś funkcji, a nie pozwala ci się jej realizować, bo decydują o tym mężczyźni gdzieś tam zakulisowo, no to są takie dzwonki alarmowe, które powinny nas ostrzegać. No i co? No i trzeba walczyć o swoje, nie? Znaczy, kłody pod nogi będą zawsze, no bo mężczyźni mają nad nami jakby kulturowo, to czasami nie wynika ze złej woli, tylko z jakiegoś, nie wiem, wychowania, tak, z jakichś wzorców kulturowych, ale my nie jesteśmy ani, nie wiem, pomocami domowymi w Sejmie, ani sekretarkami, ani zakonnicami. Nie jesteśmy do wykonywania tych rzeczy, które są nudne i brudne, czyli na przykład do siedzenia tam przy polityce społecznej, bo kto by się tym interesował, czy edukacji, tylko również jesteśmy równoprawnie stworzone do tego, żeby decydować o tym, nie wiem, jakie będą robione inwestycje, gdzie będą wydawane pieniądze. Jedna anegdota mi się przypomniała, że jak się mówi mężczyźnie, że dostanie jakieś stanowisko, tak, to on wypina pierś do orderów. A jak się mówi kobiecie, że dostanie jakieś stanowisko, to ona się zaczyna pytać siebie, czy sprosta. To jest ta różnica między nami. Nie? Jak to, jak Kościół w tym wszystkim jeszcze się ma? Jak pani to widzi? Kościół jest polski kościół, tak? Bo ja nie mam nic do osób wierzących, żeby nie było wątpliwości. I chyba nikt z nas tutaj nie wysyła jakichś negatywnych sygnałów, no bo wiara jest wyborem każdego człowieka. Ale mówimy o Kościele jako o tej warstwie, tak, która, o tej grupie specjalnego traktowania w Polsce, która się po prostu uwłaszczyła na władzy i pieniądzach i wpływie i nie może się od tego odessać. Kościół powinien być od państwa oddzielony, tak, po prostu za grubymi drzwiami. Jeżeli ktoś nie chce, znaczy jest wierzący, chce przestrzegać tych reguł, jest katolikiem i nie wiem, nie chce robić aborcji, to nikt jej nie robi, tak? Ale to jest miejsce na religię, jest z daleka od państwa. Ja też mam bardzo poważne zastrzeżenia do czegoś takiego jak klauzula sumienia. Zgwałcono dziewczynkę, tak, a państwo jakby pozwala na zbudowanie takiego systemu, który składa się z małych elementów. Pozwalamy na to, żeby pieniądze, niemałe pieniądze, bo to są miliony złotych na wykształcenie lekarzy,
szły na takich lekarzy, którzy później odmówią wykonania takiego zabiegu, tak, bo mają klauzulę sumienia. I że tych lekarzy w danym województwie będzie 100%, albo w województwach również ościennych, że takich szpitali będzie 100% na przykład. Tak? Pozwalamy na taki system. Dlaczego? Ja tego nie rozumiem. To powinno się zmienić. Gdzie się tworzy taki rodzaj człowieka, jak pani, aktywistki, kogoś, kto się przejmuje innymi ludźmi, kto o tych ludzi stara się walczyć, o tych, którzy nie mają siły? Wychowała mnie babcia, która miała bardzo, jak na owe czasy, równościowe podejście i była jakby absolutnie łobuziarą, można by powiedzieć, nie? Więc skąd się biorą dziewczyny, które idą do polityki, tak jak napisała Kinga Dunin, z zadymy. Czyli z takiego gniewu, złości, wkurzenia na otaczający świat. I to jest zwykle ten impuls, który nas wyrywa, prawda? Ja naprawdę nie sądziłam, że kiedykolwiek w polityce się znajdę. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych, poszłam pracować jako art dyrektorka w agencjach reklamowych. No i miałam takie typowe życie klasy średniej, nie? Mieszkanie na kredyt na Chomiczówce, samochód w leasingu, pies ze schroniska, dziecko w szkole, czyli jakby taka klasyczna, fajnego partnera, jakieś tam zajęcia po pracy, wakacje, no generalnie jakby życie, co do którego nie było żadnych zastrzeżeń. A jednak coś mnie wyrwało z tego takiego spokojnego życia. Tym impulsem była właściwie kartka w windzie, którą znalazłam, wracając kiedyś do domu. Na tej kartce było napisane: zapraszamy wszystkich w związku z przebiegiem tam planowanych tras szybkiego ruchu przez nasze osiedle. No, poszłam na to spotkanie, zobaczyłam panów, a jakże, którzy w majestacie swojego urzędu, nie wiem, tam warszawskiego czy firmy projektowej wykładają te plany już tam porysowane i mówią: no my się tutaj napracowaliśmy nad tymi planami, no to już nic nie jest tutaj do zmiany, ale to jesteśmy po to, żeby państwa poinformować, do widzenia, nie? Wtedy mi się podniosło ciśnienie i to pamiętam, ten taki jakby skok zdenerwowania, w ogóle jak tak można ludzi traktować. My w tej pierwszej bitwie zwyciężyliśmy, to znaczy gdzieś tam plany tych starszych panów zostały zmienione. Okazało się, że jednak te kreski na mapie, co oni tam sobie porysowali, to można zmienić. I chociaż w minimalnym stopniu jakby zapobiec tej katastrofie, która czekała moje małe, ukochane osiedle. Czy znajduje pani czas jeszcze na tak zwane coś dla siebie w życiu? Nie wiem, czy jakieś hobby, czy jakieś chwile po prostu, kiedy pani robi coś innego? Mam wspaniałego syna, który już się usamodzielnił, jest fajnym artystą, mieszka w Łodzi, pracuje i w ogóle jakby, jak patrzę na to, jak się rozwija, to też z tego czerpię bardzo dużo siły i robię to też dla niego, tak? No bo generalnie mam już prawie 50 lat, więc w tym wieku polityka już się robi bardziej dla swoich dzieci niż dla siebie. Czytanie jest tak, dla mnie taką ucieczką w inny świat. Mówię o literaturze już, nie mówię o książkach, które są gdzieś tam są kierunkowe i na to mam na pewno za mało czasu. I żałuję. Co by pani poleciła przeczytać? Sylwię Hutnik na przykład, Tyłem do kierunku jazdy. Sylwia napisała książkę, która jest brawurowa po prostu. Znaczy, jak bohaterka w którejś z jej wcześniejszych książek, po prostu ta książka bierze kij bejsbolowy, tak, i wybija szyby w samochodach polskiej literatury. Jakby demoluje te mity, tak? Te takie zastałe, męskie mity w polskiej literaturze. To jest piękne, ale też ta książka jest ciekawa i fajna, tak? Bo ona właśnie mówi o babci, czyli tak dokładnie o babci, która była łobuziarą, może nie na tym polu co moja, ale również taka niepokorna babcia, która wspiera tam osobę, która jest jakby w procesie tranzycji, wspiera swoją wnuczkę, która jakby boryka się z tym całym okropnym światem, który mamy w tej chwili naokoło. Dlaczego uważamy, żeby dziewczyny się zajęły polityką i żeby się nie bały tego robić? Że kobiety oczywiście mogą nie zajmować się polityką, tylko wtedy bardzo szybko polityka zajmie się nimi. I to jest choćby ten główny powód, że warto decydować o sprawach, które potem decydują o twoim życiu, najzwyczajniej, i o życiu innych kobiet.
Dlatego warto być odważnym, warto się bić, ale też warto współpracować, nie wiem, pomagać polityczkom, które widzicie panie jako no, warte tego, żeby się włączyć, bo my też potrzebujemy wsparcia kobiet. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Bardzo. Dziękuję bardzo.